Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w dodatkowym odcinku specjalnym, bonusowym z Gothic 2 Grzesznicy. Chciałabym wam dzisiaj pokazać pozostałe zakończenia, dlatego że prosiliście mnie. No i myślę, że też byłaby to dosyć ciekawa sprawa. Ogólnie to jestem w innym ciuszku i tak dalej, bo i mam inne zadania porobione, dlatego że po prostu ja sobie wczytałam poprzedniego save'a, dlatego że no nie miałam jakiegoś takiego bliżej przed zabiciem Grattaka, no a potrzebujemy go do jednego z zakończeń. Chodźmy może najpierw tutaj do Goldberta. Czy ty mi coś powiesz? No, zapomniałam, że przecież jest dubbing. Śmierć nie była darem, bowiem teraz mamy ten pierścień. Łodzie są prawie gotowe, więc i czasu nam zostało niewiele. Dlatego musimy jak najszybciej zabić Akina i Tandora. Okej. Jak to zrobimy? Od czasu do czasu Tandor nakłada pewien pierścień. To chyba dla niego ważne. Dla nas na rejon. Tandor trzyma ten pierścień w swojej skrzyni na piętrze, w koszarach. Musisz zamienić pierścień. Gdy je zamienisz, poinformuj mnie o tym, a ja niby przypadkiem poproszę Tandora, aby mi go pokazał. Jeśli chodzi o Akina, to trzeba będzie użyć miecza. Pokłócił się z Parsifalem i teraz unika paladyna. Nocami siedzi pomiędzy siedzibą magów, a dawną siedzibą magów. Okej. No i jak ja mam go zabić? Ma niezły pancerz i wcale nie gorszą broń. Słyszę o tym po raz. To prawda, to niebezpieczne. Ale czasu na rozmyślanie nad tym nie ma. Poproś o pomoc Draala. We dwóch będzie wam łatwiej. No i pogadaj z Iletem. Powiedz mu, że to ja cię przesyłam. Powinien mieć coś dla was z wyposażenia. Dobra. I tak nie mam innego wyjścia. Życzę wam powodzenia. Dobra, czyli tak. Przed nami są dwa zakończenia dzisiaj do odblokowania. Jedno jesteśmy już w stanie zrobić w tej chwili. Dlatego zajmijmy się nim po prostu. Jest to zakończenie z orkiem. Ja już jestem w stanie je wykonać. Sprawdziłam to przed nagraniem dla was odcinka. Tylko oczywiście nie spoilerowałam sobie go zbytnio. Ale podobno już możemy, także spróbujemy je wykonać. Ja sobie zrobię dziś tutaj zapis. Tutaj sobie będę zapisywać. Tak, ja musiałam troszeczkę do tego momentu dojść, zrobić kilka zadań po drodze, ale to nic wielkiego. Grunt, że możemy już wykonać jedno z trzech zakończeń, które prawdopodobnie tutaj są. Tak mi się wydaje przynajmniej, że są trzy. Tak też by na to wychodziło. Także Grattak. Właśnie, oddamy mu ten cień, jeszcze tego nie zrobiłam. Weźmiemy sobie życie. Jeśli chodzi o artefakty... Mamy dla niego... Właśnie, możemy mu oddać to. Mam tu taki pierścień. No dobrze. I tak zaraz sobie wczytamy grę. I kryształowa statuetka. Mam tu taką kryształową statuetkę. Grattak, czuć silna magia. Grattak, czuć duch. Tak. Wykorzystaj całą moc i energię. Weź z tej duszy całą jej moc i energię. Grattak mówi, że człowiek dobrze się spisać. Duch, być mocne źródło magia. No i wróć. Artefaktów wystarczy. Wystarczy energii. Doskonale. Co teraz zrobimy? Grattak przyniesie moc artefaktów w ten kamień. Człowiek użyć kamień. Zamienić się w grób. Gdy człowiek to zrobić, Grattak też zamienić się w kruk i pokazać człowiek droga do wyjścia z niego. Okej. Koniec. Dostaliśmy od niego kamień, także użyjmy tego kamienia. No i zobaczymy, co się stanie. Jesteśmy krukiem. Zastanawiam się, gdzie powinniśmy polecieć. Nie wiem, może spróbujemy gdzieś w tę stronę nad obozem? No i wróciliśmy do pewnego... Witamy w świecie grzeszników, duchu. Tak, to było jedno z zakończeń. Dobra, w sumie to mogłabym się nawet tutaj wczytać, ale to już mi się nie chce. Wczytajmy się tutaj. No i jak widzieliście, to było drugie zakończenie. Znów zostaliśmy grzesznikiem. I teraz nie idziemy już w tamtą stronę, tylko idziemy do komnaty, gdzie Tandor trzyma swoje rzeczy. Ona jest tutaj nieopodal, tak naprawdę jest na górze. Tutaj dokładnie. Także dobrze, że się tutaj akurat wczytałam. Zaraz będziemy mieli to z głowy. Tutaj już chyba te szczury nie żyją, no nie? Tak, dokładnie. Nie wiem, czy to było tutaj dokładnie, czy nie. Ale tak, tutaj mamy skrzynię Tandora. Zamień pierścienie. Odejdź od skrzyni. Dobra, pierścienie zostały zamienione. Czy jak tędy spadnę, to sobie coś zrobię? Jakąś krzywdę? Nie. To świetnie. Teraz w takim razie chodźmy może do Draala i do Ileta. No bo musimy teraz ogarnąć sobie tutaj pana Arto. Arto miał na imię? Chyba tak. Nie Arto. Akin. Właśnie, Akin. Draal, słuchaj, mamy problem. Potrzebuję twojej pomocy. Potrzebuję twojej pomocy. Akin. Dokładnie tak. A, jasne. Powinniśmy zdobyć jakąś pewność. Przejść pancerz i przyzwoity limit. Słyszę o tym po raz pierwszy, że wiedział o tym wcześniej. A przepraszam, gdzie ja mam sobie to znaleźć? Dobra, chodźmy może do Ileta. On powinien nam pomóc. Wreszcie mieliśmy się do niego w końcu też zwrócić. Także spróbujmy. O, pora odblokować sobie trzecie zakończenie. Ilet, ty jesteś tam na końcu. Cześć, Ilet. Hej. Goldberg powiedział, że masz dla mnie i mojego przyjaciela pancerze i miecze. Tak, mam. Weź. Nie jest to może najlepsze wyposażenie, ale lepsze niż żadne. Dzięki za to. Paladynom nie spodoba się, jeśli będziesz się przechadzał po zamku w zbroi strażnika i z mieczem. Radzę ich nie drażnić. Mhm. Rozumiem. Dzięki za radę. Okej, i teraz tak. Załatwmy może teraz Tandora. Goldberg? Zamieniłem pierścienie. Dobra, a teraz popatrz. Ja tak niby przypadkiem poproszę Tandora, abym mógł się pozachwycać jego pierścienia. Mhm. Okej. Okay. Dobra, może trzymajmy się z dala w miarę. O, już wstali panowie. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. No. Dobra, już po nim. No i co? Goldberg? No i jak podobało się przedstawienie? Fajnie. Jeszcze jak. Jesteśmy bliżej celu o kolejny krok. Teraz wystarczy załatwić Akina. Będziemy mogli się już stąd wyłączyć. Dobra, to tak, chodźmy może teraz do Draala. W końcu mamy też dla niego mieczyk i pancerz. No i zobaczymy, co się stanie. Tutaj jest... Nie, to jest rycerz. Myślałem, że to Akin miał tutaj siedzieć, ale on chyba tam dalej kawałek siedzi. Dobra, to słuchaj, Draal. Mam dla ciebie wyposażenie. Mam dla ciebie wyposażenie. Widziałem lepsze, ale ostatecznie. Okej, zanim ruszymy, to sobie zrobię zapis. Na spokojnie. Okej, pora ruszać. Pora ruszać. Teraz? Lepiej będzie w nocy. Dobra, to pójdziemy się jeszcze przespać. Czy tutaj było jakieś łóżko obok Christophera, czy nie za bardzo? Tutaj chyba nie było żadnego łóżka, ale warto spróbować. Nie, tutaj nie ma żadnego łóżka. No to w takim razie najbliższe łóżko będzie gdzie? Chyba na górze tutaj u paladynów. Ciekawe, co Parsifal powie na Tandora. Widziałeś, co się stało z Tandorem. Niestety tak. Okropne widok. Muszę cię zapytać, czy nic w ostatnim czasie nie wydało ci się dziwne? Najpierw udar, teraz Tandor. Tu się coś dzieje. Nie, nic takiego nie widziałem. To wszystko wpływ tej doliny. To miejsce jest przeklęte. Adanos zrozumiał, że górniczą dolinę opanowało zło i zdecydował się ją zatopić. To jednak nie pomogło. Dobra. Nie wydajemy orka, bo to jest bez sensu. Dobra, pójdziemy się przespać tutaj. A i w ogóle nie chcę nic mówić, ale naszego kolegę, który zamienił się w zombiaka w ostatnim odcinku, można było potraktować zwojem zniszczenia ożywieńca, a ja byłam głupia. Wcale on tam nie leżał w tamtym miejscu, gdzie zabiłam gościa. Wcale. Nie, potem nagle się skapnęłam, że przecież tam leżał. A, co to za zwój? Wcale nie jest zniszczenie ożywieńca. Tak, także tym sposobem go teraz pokonałam. Dobra. Teraz się zapiszemy tutaj. No i zobaczymy. No to co, Draal? Pora ruszać. Pora ruszać. Denerwujesz się? Jeszcze jak. Wiesz, nie co dzień przychodzi mi walczyć z paladynem. Damy radę. Jesteś pewny? Nie, ale spróbować trzeba. Idziemy. Dobra, a gdzie się przebierzemy? Może go gdzieś, wiecie, zwabimy czy coś? Załatwię cię. Dobra, spróbujemy. Ale nie Draala, proszę. Ale mi pieprznął. Oj, matko boska, dobra. Draal jest nieśmiertelny? No nie za bardzo, ale jakoś lepiej mu idzie niż mi. Alarm! O nie. No. Się muszę wyleczyć. Dobra. Zrobię sobie jeszcze jeden zapis. Dobra, oklepiemy go jakoś oboje. Ważne jest, żeby nie trzymał agro na mnie. O, fucken. Mamy problem. Wypadałoby się wczytać, żebyśmy tutaj tak nie stali blisko siebie. Może byście tutaj przyszli jednak, co? Dobra. No. No fajnie by było, gdybyście tam nie podchodzili za blisko. No będzie krucho. Dobra, jak ten paladyn się tam włączy w zabawę, to będziemy mieli duży problem. Dobra. No dobra, klep go tam po pleckach. No niestety, ale mi się rzucają ci paladyni, nie? Dobra. Byłoby prościej, jakby Draal się nie klepał, nie? Z tamtym. No, nie ma opcji. Wiecie co, wczytamy się chyba tutaj bliżej. Jeszcze raz to zrobimy. Aha, ja się tutaj zapisałam, dobra. No nie wiem, ewentualnie mamy tamten zapis kontrolny taki, pora ruszać. Jesteś pewien? No nie mamy wyjścia. Nie chcę, żeby tamci nas zauważyli, no bo oni jednak... No nie będzie zbyt przyjemnie. Wtedy. Także musimy go jak najdalej ogarnąć. Mogę wyciągnąć broń. Dobra, weźmiemy go tutaj. No, dobra, na kim masz agro? Na mnie. No, Draal, dawaj. Dobra, tutaj się zapiszę jeszcze raz, bo to raczej będzie lepszy zapis. No, dawaj, Draal. Ja się tutaj mogę w każdej chwili cofać. Dawaj, Draal, no, walnij go. Dobra, nadpiszemy sobie tamtego. No, dawaj. No, dobra, jesteśmy już naprawdę blisko. Ja sobie jeszcze raz tutaj zapiszę. Ała, no, dostałam nieźle. Wyleczymy się od razu czymś. Jeszcze raz. No, tylko nie chciałabym Draala, tylko... Pięknie. Silny gnojek. No tak, to prawda. Musimy się czym prędzej stąd zmywać. Idź i powiedz Goldbertowi, że z naszym świętoszkiem sprawa załatwiona. Dobra, bądź jednak ostrożny. Okej, kiepski miecz. Akin. Zbierzemy sobie z niego wszystko, zdejmiemy sobie broń. Zdejmiemy sobie pancerz. I na spokojnie myślę, że już możemy sobie stąd iść. Dobra, teraz, żeby ominąć tych paladynów i chodźmy do naszego kolegi. Dobra, Gorvi, Goldberg. Akin nie żyje. Kolejny poziom. Dobra robota. Musisz pomyśleć o karierze płatnego mordercy. Nie, to nie dla mnie. Nie czuję żadnego zadowolenia z zabijania ludzi. Mało kto czuje. Teraz ty i Draal musicie się ukryć. Idźcie do siedziby magów i nie wychylajcie stamtąd nosa. Gdy nadejdzie właściwy moment, otrzymacie od nas sygnał. Okej. Dobra, to chodźmy z powrotem po Draala teraz, żeby go tutaj do tej siedziby magów zaciągnąć. Okej. No i co? Draal już pewnie jest na miejscu i teraz muszę biegać przez cały... Tutaj kawałek. Dobra, Draal. Musimy zniknąć. Rozmawiałem z Goldbergem. Poradził mi, żeby zniknąć na jakiś czas z widoku. Gdy przyjdzie pora, da nam znać. Gdzie tu można się ukryć? W siedzibie magów. Paladyni tam nie wchodzą w obawie przed magią. Nie przyszło ci na myśl, że ten twój Goldberg po prostu chce nas zostawić na pastwę losu? O czym ty gadasz? Ukryjemy się. Znikniemy. A on zapomni dać nam znak. I co wtedy? Będziemy cały czas czujni, aby nie przepuścić właściwego momentu. Chodźmy już. Dobra? Niech będzie po twojemu. No nic, chwilowo nie da się więcej zrobić z tym faktem. Albo ryzykujemy, albo nie. Także chyba lepiej zaryzykować. Dobra, w takim razie przyczekajmy w siedzibie magów. I zobaczymy. Okej. No dobra, w takim razie chodźmy spać. Tutaj było chyba łóżko. Dokładnie, trafiłam w samo sedno. Dobra, to odpocznijmy. Słyszałam wyciąganie broni synem, o co chodzi? Dobra, chodźmy i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Parsifal rozmawia o czymś z Goldbergiem. Mam nadzieję, że nas nie zdemaskowano. Słyszę o tym po raz pierwszy. Okej. Dużo by mnie to kosztowało. Zgadzam. Trzeba uważać, co się dzieje. Lepiej było tu nie przychodzić. Aha, no to fajnie. Spoczywaj w pokoju. Witamy w świecie grzeszników, duchu. No i moi drodzy, trzecie zakończenie. Za każdym razem zostajemy grzesznikiem. No cóż, na pewno zginęliśmy w dwóch momentach, czyli oczywiście tutaj i w zakończeniu pierwszym z paladynami. W sumie oba są z paladynami, więc w obojgu zginęliśmy na pewno, dlatego że pojawił się napis "Spoczywaj w pokoju". Jeżeli chodzi o ten z orkiem i z zamienieniem się w kruka, to w sumie nie zginęliśmy, ale grzesznikiem również zostaliśmy. Cóż, dziękuję wam za oglądanie. Słyszymy się już w kolejnej modyfikacji w Tajemnicach Jumanji do Gothica 2. Już mam nagraną całą seryjkę dla was, także no cóż, zobaczymy, co tam się będzie działo. Przewiduję, że na połowę października nam na pewno starczy ta seria. Możecie mi dać znać w komentarzach, co byście chcieli po kolejnej modyfikacji do Gothica. Zastanawiam się nad modyfikacjami do Gothica 1, mam dwie na oku, mam Kopalnie na oku i Arcades, ale też zastanawiam się, czy już nie pora pomału na podstawowego Gothica 3, bo jeszcze go u mnie na kanale nie ma, a w sumie przydałoby się, żeby był. Bardzo lubię też Gothica 3, także no. Tylko już trzeba się liczyć z tym, że oczywiście Gothic 3 jest serią na długi, długi czas, także jeżeli byście byli tak mili i obejrzeli do końca, to napiszcie w komentarzu. Ja wam jeszcze raz dziękuję. Wejdźcie do opisu, bo tam jest link do mojego bloga i do mojego Instagrama, no i do grupy na Facebooku, gdzie w sumie publikuję rzeczy, że pojawia się nowy odcinek i tak dalej. Także jeszcze raz wam dziękuję. Cześć.